7:09. Twój początek dnia. A naszym gościem jest teraz Rafał Kacprzak, dziennikarz sportowy, Telewizja Republika. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, zaczęliśmy tę rozmowę i tydzień, i dwa tygodnie wcześniej o polskich rozgrywkach podczas Euro 2024 z taką pewną dozą optymizmu, a teraz po tej ostatniej rozgrywce Polska-Austria jednak chyba te nastroje polskich kibiców nieco się pogorszyły. Czy tak jest w istocie? No niestety tak, masz rację. Chodzi o to, że można przegrać i można przegrać na Mistrzostwach Europy, czy też na wielkich turniejach. Wszystko zależy od tego, w jakim stylu doznaje się tej porażki, bo po spotkaniu z reprezentacją Holandii w Hamburgu na swoim otwarciu Mistrzostw Europy reprezentacja Polski pokazała charakter, pokazała, że walczy całą drużyną, pokazała, że chce grać w piłkę, że chce rozegrać na tych Mistrzostwach Europy coś więcej niż tylko 3 spotkania, a przynajmniej chce spróbować. Będzie starać się awansować z tej grupy. I tutaj rozpalili w nas podopieczni Michała Probierza taki ogień, nawet nie iskierkę, bym powiedział ogień i nadzieję, że faktycznie biało-czerwonych stać na niespodziankę i awans z grupy, bo przecież przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy byliśmy świadomi tego, że grupa jest mocna, że Francja to wicemistrzowie świata, że Holandia to też jeden z kandydatów do nawet i tytułu Euro 2024, że Austria to zespół, który w ostatnich 2 latach zrobił ogromny progres i pod wodzą Ralfa Rangnicka to jest monolit walczący od pierwszej do ostatniej sekundy i to będą naprawdę trudne potyczki. I po meczu z Holandią Polacy pokazali: ojej, możemy jednak powalczyć, możemy jednak tym faworytom, tym wyżej notowanym zespołom naprawdę sprawić dużo kłopotów. Tak jak nawet będąc w Hamburgu, relacjonując stamtąd wydarzenia, podszedł do mnie jeden z kibiców Oranie i powiedział: ojej, so close my friend, so close, był blisko. Oni czuli, że wcale to spotkanie nie musiało się tak dobrze skończyć dla nich, jak się skończyło. Natomiast w potyczce z Austrią fatalna porażka w fatalnym stylu. Biało-czerwoni jakby zapomnieli, po co tam przyjechali. Oni nawet chyba nie wyszli z szatni. Też uprzedzałem, że Austria rzuci się przez pierwsze 15 minut, bo to ma w swoim stylu. Co robią biało-czerwoni? Pierwsze 15 minut, kluczowe dla całych losów rywalizacji, kompletnie przespane. Jakby sparaliżowani, jakby nie skoncentrowani. Też mam pretensję odrobinę do Michała Probierza, że niepotrzebnie postawił na eksperyment w momencie, kiedy ten mecz był o wszystko, o być albo nie być w walce o fazę pucharową. Mógł wystawić z podobną jedenastkę do tej, którą wystawił z Holendrami. Tą jedenastkę przebudował, coś chciał zaryzykować, niepotrzebnie zaryzykował. Też mam wrażenie, straciła ta reprezentacja, mam nadzieję, że dzisiaj to odbuduje, ale tak jak od samego początku zgrupowania, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, w tej chwili po meczu z Austrią niestety ten monolity zaczyna się rozpadać. Romańczuk, nagle kontuzja na treningu. Kamil Grosicki wychodzący mówi, że no on już kończy karierę. Szczęsny też wiadomo, że już więcej na Mistrzostwach Europy nie zagra i prawdopodobnie też niedługo będzie miał pożegnalny mecz. Zaczyna się to, delikatnie mówiąc, rozpadać w naszej narodowej drużynie i mam taką cichą nadzieję, że jednak dzisiejsze spotkanie z Francją przywróci zaufanie wśród kibiców i przywróci taką podróż po dobrym torze, jeżeli chodzi o przyszłość i rozwój reprezentacji Polski, bo jeżeli dzisiaj doznamy porażki, to bolesnej, z kretesem, takiej wstydliwej, że Francuzi nas rozjadą i nie będzie czego zbierać, to najbliższe miesiące będą po prostu bardzo ciężkie, nie tylko dla kibiców, ale przede wszystkim dla całego sztabu szkoleniowego z Michałem Probierzem na czele, bo tutaj trzeba będzie mocno mentalnie i szukać też nowych piłkarzy, jeśli chodzi o młodzież po prostu, bo tutaj będzie dużo odejść z kadry. No brzmi bardzo pesymistycznie, bo to oznacza no właśnie wymianę składu reprezentacji Polski. Wymianę pokoleń.
Tak, a tu mówimy, jeżeli o meczach pożegnań, no to na pewno ten dla nas dzisiejszy mecz będzie takim pożegnalnym, jeśli chodzi o tę rozgrywkę Euro 2024. Jak słyszymy, niedługo stracimy, no właśnie, tych dobrych piłkarzy z naszego i nie tylko z naszego boiska, tych niemieckich boisk, w ogóle z boiska, tak, jeśli chodzi o reprezentację w piłce nożnej. Czyli będziemy dziś oglądać tak naprawdę pożegnanie i to zależy, czy to pożegnanie będzie krzepiące, czy będzie to pożegnanie nie dające już nadziei na kolejne rozgrywki ważne. Z jednej strony pożegnania, tak jak wspominamy, natomiast Michał Probierz starał się przekonać i nas, dziennikarzy, do tego, że w dzisiejszym spotkaniu zobaczymy, i kibiców oczywiście, że dzisiaj zobaczymy wyjściowy skład taki, jakim zacznie grę w Lidze Narodów od września i też w eliminację do Mistrzostw Europy. Czyli chcę zasygnalizować, że już myśli o budowie reprezentacji w kontekście właśnie jej przyszłości. Natomiast no ja w tym momencie za bardzo nie wiem, jakie eksperymenty chce podjąć Michał Probierz, bo nie wyobrażam sobie dzisiejszego starcia z wicemistrzami świata Francuzami, starcia z Kylianem Mbappé innym składem niż Lewandowski, Zieliński, Szymański, Frankowski, Bednarek, Kiwior. No ci zawodnicy muszą grać, tak? Grosicki też by wypadało, żeby wszedł na kilkanaście minut, bo no to jest jednak zawodnik, który zawsze robi różnicę. Nieważne, czy wchodzi na 15, czy na 5 minut, on zawsze daje z siebie maksa. Musi zagrać też Adam Buksa, bo to jest zawodnik, którego reprezentacja będzie potrzebowała w najbliższych miesiącach i w najbliższych latach, szczególnie pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Dobrze, żeby też świetnie zagrał spotkanie Karol Siderski, więc ma kim grać Michał Probierz i ja to mam takie od siebie tylko życzenie, żeby właśnie ci, co chcą, to jeszcze czują w sobie ten power i ogień, żeby dzisiaj zagrali z Francją i naprawdę godnie pożegnali się z Mistrzostwami Europy, bo to, że nie wyjdziemy z grupy, czuliśmy. Wiedzieliśmy, że będzie naprawdę ciężko, ale można przegrać po walce, można przegrać z honorem. Też Robert Lewandowski, mam nadzieję, że dzisiaj wystąpi, bo tego nie rozumiałem w spotkaniu z Austrią, że jeżeli Robert Lewandowski wchodzi na plac gry w 70 minucie, to znaczy, że jest gotowy do gry. To skoro jest gotowy do gry, to czemu nie wychodzi na spotkanie od pierwszej minuty? Tak jak dzisiaj robi zespół Didiera Deschampsa. Kylian Mbappé ze złamanym nosem będzie musiał grać w masce, ale Didier Deschamps postanowił, że spróbuje zagrać swoją gwiazdą od pierwszej minuty i później ewentualnie zobaczy, że jeżeli jego zawodnik nie będzie dawał rady i to spotkanie będzie dla niego trudne, to po prostu go jeszcze zmieni w pierwszej połowie. Ale dopóki będzie na boisku od pierwszej sekundy, da z siebie wszystko i postara się o korzystny rezultat. Nie rozumiem decyzji Michała Probierza, dlaczego nie wystawił Lewandowskiego w meczu z Austrią od pierwszej sekundy. Ale no to jest jeszcze też, to jest też trener, który jeszcze musi się nauczyć, to też musi złapać jeszcze doświadczenie na wielkich turniejach, bo jak wiemy, to jest po prostu jego pierwsze euro w karierze. Ja chcę, żeby Michał Probierz mimo wszystko został szkoleniowcem reprezentacji Polski i chcę mu dać szansę właśnie w rozgrywkach Ligi Narodów i eliminacji do Mistrzostw Świata. I dopiero po tych dwóch rozgrywkach ocenimy przyszłość reprezentacji. No właśnie, co musimy w takim razie wiedzieć przed tą rozgrywką, kto stanie na murawie? Chwilę o tym już opowiedziałeś naszym słuchaczom. Lewandowski, tym razem jest szansa, że się pojawi, ale nie będzie Wojciecha Szczęsnego. Bukmacherzy jak obstawiają. Zwycięstwo Francji tu przeważa, niestety dla naszych polskich serc, kibiców. Remis, no tu już nieco gorzej. No i zwycięstwo Polski, niestety tutaj niewielu chcę obstawić taki wariant. W czerwcowym zresztą rankingu FIFA to Francja jest druga, jeśli chodzi o faworytów, ustępuje tylko Argentynie. My jesteśmy na 26. miejscu. No liczby nie kłamią i tych liczb nie da się oszukać. One mówią tak naprawdę o wszystkim, dlatego, ale z drugiej strony to są tylko liczby. Zawsze wszystko w piłce nożnej, ale też i w każdym innym sporcie na końcu weryfikuje rywalizacja. W przypadku piłki nożnej tak ładnie, pięknie się to mówi, wszystko zweryfikuje boisko.
i można być wicemistrzem świata, można być drugim w rankingu FIFA, ale wychodzi się na potyczkę z przeciwnikiem, który walczy całą drużyną, gra ambitnie, chce zostawić serducho na boisku i nagle okazuje się, że no, nie do końca jest to takie łatwe spotkanie, jakby nam się wydawało, bo przecież jesteśmy wicemistrzami świata. Dziś Polacy mają szansę udowodnić, że jako ostatni awansowali na Mistrzostwa Europy, jako pierwsi pożegnali się z szansami na awans do fazy pucharowej, ale dziś mogą udowodnić i sobie, i kibicom, i też przede wszystkim innym rywalom będącym na tych Mistrzostwach Europy, że można pożegnać się po prostu godnie z rozgrywkami. Postraszyć swojego przeciwnika. To też chodzi o to, żeby w następnych spotkaniach, bo wiemy, że gramy w Lidze Narodów z Szkocją, Chorwacją, Portugalią, też żeby tych przeciwników wystraszyć. Szkocja tak samo jak my jedzie do domu. Chorwacja wczoraj w iście dramatycznych okolicznościach odpadła z rozgrywek remisując z reprezentacją Włoch 1-1, tracąc gola w 97 minucie i odpadła do rozgrywek, więc nasi rywale z Ligi Narodów, Szkocja i Chorwacja, też już wracają do domu, żeby tych przeciwników postraszyć. Ojej, będziemy mierzyć się z Polską, pokazali z Francją bardzo dobry mecz, pokazali się z bardzo dobrej strony. Może nawet uda nam się coś dzisiaj, jakąś zdobycz punktową urwać i to też sprawić Francuzom problemy, bo Francja dzisiaj musi wygrać. To nie jest tak, że Francja dzisiaj do tego spotkania podejdzie z lekką głową. Nie, oni wyjdą bardzo skoncentrowani, oni muszą dzisiaj wygrać, żeby zająć pierwsze miejsce w tabeli, bo to pierwsze miejsce w tabeli pozwoli na potyczkę z potencjalnie słabszą drużyną w 1/8 finału. W takim razie, no jako kibice, którzy dobrzy kibice zawsze są ze swoją drużyną, czekamy w takim razie, nie traćmy wiary na tę dzisiejszą rozgrywkę. Dziękuję serdecznie za ten komentarz. Rafał Orlikac-Przykoli. Dziękuję pięknie. Dziękuję, do usłyszenia. 7:09. Twój początek dnia.